kochani, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę unikalny, a będzie to dalsza część Okiem Konsultantki. Bardzo Wam się podobał odcinek, w którym pytałam Was o wybór perfum i któraś właśnie widzka napisała do mnie, zresztą nie po raz pierwszy, że może zrobić taki odcinek też właśnie Okiem Konsultantki, opowiedzieć o pracy w perfumerii, w której pracuję, czy w ogóle podzielić się takimi moimi na świeżo jakimiś doświadczeniami. Ja dzisiaj przychodzę z takim odcinkiem, który ja zaprzestałam robić, ale w związku z tym, że zbliża się lato, chciałabym Wam pokazać takie produkty, które ja ostatnio odkryłam i które uważam warto zabrać w swoją wakacyjną kosmetyczkę. Także zapraszam Was do dzisiaj do trochę innego odcinka, ale będą też perfumy, także koniecznie obejrzyjcie. Zapowiedzi dzisiejszy dzień będzie taki część druga Okiem Konsultantki. Dzisiaj nie będę Was pytać o zapachy, aczkolwiek może zapytam, bo zawsze staram się tu od Was też czegoś uczyć, ale chciałabym Wam pokazać takie rzeczy, które teraz są właśnie w perfumerii, bardzo na topie, które warto mieć właśnie na zbliżające się lato, jeżeli gdzieś jedziecie w gorące klimaty, a przecież takich poszukujemy zawsze na lato, i które ja sprawdziłam. Mam pierwszą rzeczą, którą dzisiaj chcę Wam przedstawić, to nie opisywałam tutaj nowego Estée Lauder Double Wear Sheer Long Wear Makeup. Słuchajcie, ja zrobiłam jakiś czas temu, bardzo dawno, jak byłam tutaj na furlough, czyli kiedy był COVID, taką dobrą recenzję Double Wear Makeup, czyli tutaj tego podkładu bardzo znanego Estée Lauder, który trochę był zmieniony, a w związku z tym, że oni wydali też, chcieli, dążyli do czegoś takiego, żeby wydać podkład, który będzie utrzymywał się długo, ale będzie nadawał się dla kobiet, które nie chcą tej maski, tej właśnie konkretności, jaką ma Double Wear, a chcą się czuć bardzo confident, takie właśnie też wyzwolone, z piękną skórą, wydano Double Wear Sheer, który jest replacementem, czyli zastępczym produktem, da kiedyś był Double Wear Light. Słuchajcie, ja nie bardzo czekałam na ten podkład, gdyż ja lubię Futurist i Wy o tym wiecie. Ta recenzja tego podkładu jest na moim kanale. Jeżeli szukacie czegoś fajnego właśnie też na lato nawilżającego do wrażliwych skór, to serdecznie Was zapraszam. No ale jak wyszedł ten podkład Double Wear Sheer, ja nie bardzo byłam przekonana do niego, ale w końcu stwierdziłam któregoś dnia, że on nie zawsze przecież chce mieć taki wyzywający podkład na skórze, chociaż ja bardzo się dobrze czuję z Double Wear. Zrobiłam sobie przerwę, a teraz z powrotem jakby do niego wróciłam. Tutaj powiem Wam, nie wiem jak w Polsce, ale ten podkład sprzedaje się świetnie. Jest jednym z najbardziej poszukiwanych podkładów, mimo że mamy i Fenty, mamy i Diora i oczywiście Chanel wydał też Number One. Bardzo fajny podkład, który też spróbowałam i też mi się podoba. A no, ale wróćmy tutaj do zamiennika Double Wear Light, a więc Double Wear Sheer. Słuchajcie, to jest taki podkład, który przed użyciem musicie po prostu go rozmieszać, bo on się nadaje do skór, ja bym go poleciła do każdego rodzaju skór, ale głównie mieszanej. Dlaczego mieszanej, tłustej? Dlatego, że on oprócz tego, że ma SPF 20, ma też formulation, czyli formułę taką, która matuje. I widzicie, jaką mam dzisiaj na skórze. Ja położyłam troszeczkę tutaj rozświetlacza, więc ta skóra też odbija się od lamp, ale wierzcie mi, że skóra jest bardzo delikatna i jest, bym powiedziała, taka dewy, czyli taka troszeczkę nieco zmatowiona, ale nie jest to taki blask, że podbija właśnie to, że się świecimy, tylko po prostu jest bardzo naturalna, jedwabista i taka zmatowiona. On nie daje dużego krycia. Ja Wam zaraz tu rozmieszam i popatrzę. Ja mam już w którymś odcinku ten podkład. Zobaczcie, poleję jeszcze może trochę bardziej. Ja mam Color Dawn 2W1, czyli
Dawn, tak się nazywa ten kolor. Zobaczcie, on jest bardzo świeży, bardzo taki silky, jedwabisty, bardzo pięknie się rozprowadza i daje taką super zmatowioną, ale delikatną skórę. On jest takim połączeniem troszkę, ja nie wiem, czy któraś z Was pamięta, jest ten podkład też dość popularny, Armani Luminous Silk, ale w lżejszej otoczce. Przepięknie się rozkłada na skórze, słuchajcie, jest tam kwas hialuronowy, więc pięknie też nawilża. Są też, jest tu ekstrakt lajsi, który dodaje takiej wigorności i powiem Wam, że ten podkład naprawdę po którymś już tutaj jakby próbowaniu skradł mi serce. Uważam, że jest to bardzo dobry podkład, jeżeli chcecie zabrać ze sobą na lato. Właśnie taki, który możecie trochę budować to krycie, ale pozostać nadal bardzo, bardzo świeże i takie właśnie w wakacyjnym jakby vibe'ie, bo on jest zupełnie inny. Słuchajcie, nie będzie nigdy tak krył jak Double Wear, ten original one, ale właśnie ma coś z tej długotrwałości, że on jest długo na skórze, ale jest taki lekki, bardzo fajnie zmatowi skórę. Ale co mi bardzo urzekło, właśnie ta tekstura. Ta tekstura jest bardzo świetnie skomponowana. No i mówię SPF 20, czemu nie? Także przyjrzyjcie się nim. Ja go na pewno wezmę na to ze sobą. Kolejnym rzeczą jest, nie wiem jak w Polsce, tu jest przepiękny Futurist Aqua Brilliance. To jest taki primer, ale w zasadzie to jest primer i nie primer, który tutaj po prostu używają wszystkie celebrytki. Między innymi Amanda Holden, taka celebrytka, która naprawdę tutaj ludzie jej słuchają. I zobaczcie, jaka piękna jest skóra. Jest to tak mega, mega nawilżona skóra, a przy tym możecie używać ten primer jako samodzielnie, a możecie właśnie tutaj użyć sobie też zaraz Double Wear Sheer. Polecam Wam bardzo, bardzo. To jest taki wodny primer. On był bardzo popularny na rynku tutaj azjatyckim. Wszystkie Azjatki chciały go mieć i w końcu trafił też na Europę. Także Wam polecam, bo przecież lato jest gorące, chcemy tą skórę mieć nawilżoną, więc jeżeli używamy tutaj jakiegoś serum, później oczywiście kremu nawilżającego, to czemu nie zabezpieczyć właśnie czymś takim fajnym. Bardzo, bardzo dobry produkt. Następnymi zapachami, rzeczami to będą oczywiście zapachy i zabiorę ze sobą na pewno, długo się zastanawiam, które, bo oczywiście tęsknię za mieć Dior Blooming Bouquet i pewnie wezmę ten rolon ze sobą, ale ja bardzo lubię mgiełki na lato, no i oczywiście moja Eau Resource Sons, bardzo piękna, słuchajcie, od razu chce się żyć, cytrusowa, świeża, relaksująca woda. Czemu nie? Zabiorę ją ze sobą na pewno na wakacje i Wam polecam. Wy ją znacie na pewno, ona jest bardzo, bardzo pamiętam, że bardzo popularna była, nawet jak pracowałam w perfumerii, w polskiej perfumerii i tu jest też bardzo popularna, chociaż wyszedł teraz nowy zapach z Clarence'a. Jak będę miała próbkę Wam przedstawiać, mi się on mniej podoba, jest bardzo zielony, ale bardzo taki koloński. No jest taki przyprawowy. No i oczywiście w końcu tu zaczyna się cieszyć dużą popularnością. To jest piękny zapach Beautiful Magnolia. Jak Beautiful Belle ja bardzo lubię, ale to jest coś cudownego właśnie na lato. Jest to bardzo świeży, z dwoma magnoliami, takim świeżo ściętą. Wy możecie wyczuć właśnie, że ona jest świeżo ścięta. Ja ostatnio ją używam w pracy właśnie bardzo i dużo moich klientek powraca i kupuje tą wodę. To jest Eau de Parfum. Takiej małej, to jest 30 ml, ale oczywiście jest 50 i setka. I słuchajcie, to jest zapach właśnie taki magnoliowy, świeży, trochę cytrusowo-kwiatowy, ale jest bardzo ładnie zbalansowany. No i dla osób, które lubią Blooming Bouquet, też się świetnie sprawdzi. Ja Wam też gorąco polecam, ona ze mną na pewno pojedzie. No i mam tu oczywiście, nie zapomnijmy o SPF. Tych SPF-ów, przepraszam, jest bardzo dużo. Ja lubię ten Clarence, tam są dwa takie do twarzy, który jeden jest taki trochę perłowy, drugi różowy. No ale ja ostatnio odkryłam, będąc w Ameryce, właśnie Walgreena, a bardzo ładny, świeży, pachnący z 30. Zastanawiam się, czy teraz nie kupię 50 sunscreen, który nas tu chroni przez UFA and UFB. Bardzo lekki, water resistant, oczywiście podobnie, że na 80 minut, bez żadnych parabenów. Słuchajcie, on jest na ukończeniu, ale Wam pokażę, że jest taki lekki, ni to krem, ni to lotion.
Ta skóra jest bardzo silnie nawilżona, ładnie pachnie takim cytrusowym, jakby delikatnym zapachem. No i powiem Wam, że bardzo dobrze mi się sprawdził, nie miałam żadnych oparzeń, także też poleci ze mną na wakacje, na które nie mogę się doczekać. Ale myślę, że też na tych wakacjach może coś dla Was nakręcę, ale to jeszcze za jakiś czas. Także to są moje jakby rarytaski, które jadą ze mną, pojadą na wakacje, które Wam gorąco polecam. Jeśli szukacie primera, podkładu, czy świeżego zapachu, czy jakiegoś natchnienia, to koniecznie obejrzyjcie do końca ten film. Jestem ciekawa, który zapach Wy ze sobą i podkład zabieracie, czy w ogóle zabieracie jakiś podkład, czy na przykład jakiś tinted moisturizer właśnie ze sobą bierzecie, czyli taki koloryzujący krem, czy coś innego. A dzisiaj był trochę inny film, jak widzicie, okiem konsultantki. Mam nadzieję, że miło się Wam też oglądało i zapraszam Was do kolejnych odcinków. I życzę Wam bardzo miłego dnia, ale nie zapomnijcie wcisnąć oczywiście subskrybuj, szerować moje odcinki, żeby jeszcze Was przybywało i było jeszcze więcej ze mną. Bardzo mnie to cieszy. No i oczywiście do lajków i komentarzy. Do zobaczenia.